tym nagraniu zastanowimy się nad tym, jak zmieni się całkowite ciśnienie w pewnym układzie. Otóż w jednolitrowym naczyniu znajduje się 1,2 mola cząsteczek tlenku węgla 2, 1,5 mola cząsteczek wodoru i 2 mole cząsteczek gazowego metanolu. Pytanie brzmi, jak zmieni się całkowite ciśnienie w momencie, gdy układ zbliża się do stanu równowagi w stałej temperaturze? Przedstawiona tu reakcja jest charakterystyczna dla otrzymywania metanolu z tak zwanego gazu syntetyzowego, składającego się z wodoru i czadu. Tlenek węgla 2 reaguje z wodorem w stosunku molowym 1:2. W wyniku reakcji powstaje 1 mol metanolu. Przedstawiona reakcja chemiczna jest odwracalna, a wszystkie jej składniki mają gazowy stan skupienia. Stała równowagi tej reakcji wynosi 14,5. Najpierw sprawdź, czy przedstawiony układ znajduje się w stanie równowagi chemicznej. W tym celu oblicz iloraz Q i porównaj go ze stałą równowagi reakcji chemicznej. W przypadku tej reakcji iloraz reakcji Q to stężenie chwilowe produktu metanolu podzielone przez stężenie wodoru do drugiej potęgi i podzielone przez stężenie tlenku węgla 2. W celu obliczenia chwilowych stężeń reagentów wystarczy liczbę moli poszczególnych reagentów podzielić przez objętość naczynia, w którym przeprowadzana jest reakcja. W treści zadania podane jest, że naczynie ma objętość 1 litra. 1 litr równy jest 1 decymetrowi sześciennemu. W takim razie stężenie poszczególnych reagentów wynosi kolejno 1,2 mol na decymetr sześcienny tlenku węgla 2, 1,5 mol na decymetr sześcienny wodoru i 2 mol na decymetr sześcienny metanolu. Iloraz Q wynosi 2 dzielone przez 1,2 razy 1,5 podniesione do kwadratu, co daje nam 0,74. 0,74. Wartość Q nie jest równa stałej równowagi reakcji chemicznej. Oznacza to, że analizowany układ nie znajduje się w stanie równowagi. Przeanalizujmy w takim razie, jak będzie się zmieniać stężenie poszczególnych reagentów w zadanych warunkach, kiedy Q jest mniejsze od K. Aby iloczyn Q mógł zrównać się ze stałą równowagi K, czyli abyśmy mogli otrzymać stan równowagi, musi przejść do przesunięcia równowagi reakcji w prawo, tak aby wzrosło stężenie produktów, dzięki czemu licznik wyrażenia na Q zacznie wzrastać, a tym samym mianownik zacznie maleć, ponieważ zaczną roztwarzać się substraty. Teraz zastanówmy się, jak wytwarzanie większej ilości produktu względem roztwarzania pewnej ilości substratu wpłynie na ciśnienie układu. Spójrz na współczynniki stechiometryczne tej reakcji. Mamy tu do czynienia z samymi reagentami gazowymi. I przesuwając stan równowagi w kierunku tworzenia produktu, układ przechodzi w stan, gdzie jest mniejsza liczba moli gazu. Tu masz 3 mole gazu, a tutaj znajduje się tylko 1 mol gazu. Mniejsza liczba moli gazu wiąże się z mniejszym ciśnieniem całkowitym. W takim razie odpowiedź do zadania brzmi: wraz ze zbliżaniem się układu do stanu równowagi reakcji chemicznej następuje obniżenie ciśnienia całkowitego układu. Jest to spowodowane mniejszą wartością Q niż wartość K, czyli wartość stałej równowagi reakcji chemicznej.